jesteśmy teraz z panem Iwanem Komarenko. Pan nagrał też piosenkę na okoliczność właśnie tego protestu. Proszę powiedzieć, co pana skłoniło w ogóle do tego, żeby w tym proteście wziąć udział i żeby też go poprzeć też poprzez tę piosenkę i poprzez swoją obecność? No, skłoniła mnie obecna sytuacja, bezwyjściowa zresztą, bo dlatego, że nie miałem wyjścia. To był, że tak powiem, zew natury, to był naturalny odruch. Jeśli ktoś ci celuje w głowę bronią, prawda, a tak to można ująć metaforycznie, bo to jest wojna hybrydowa. Teraz już się nie zabija ludzi strzałem w głowę. Teraz się zabija ludzi podstępnie, manipulacją. To był mój odruch normalny, naturalny. Ja stwierdziłem, że o ile kilka lat temu, czy nawet kilka miesięcy temu, żyłem sobie normalnie i spokojnie, grałem koncerty, miałem pracę, to teraz sytuacja radykalnie się zmieniła. Nie mogło być inaczej. Nie mogłem nie zareagować. Ale zmieniła się po tym, jak pan też się wypowiedział publicznie odnośnie tej całej sytuacji, bo jakby pan powiedział kulisy tego wszystkiego, jak to się stało, zmieniło że pan... Się jeszcze przed tym, bo moja wypowiedź była tylko konsekwencją. Moja wypowiedź była tylko odpowiedzią na sytuację. Ale właśnie, jakby mógł pan powiedzieć, co się stało, że pan w ogóle w tym momencie nie ma pracy tak de facto. Jaka jest teraz też sytuacja pana? Co pan też planuje na przyszłość zrobić? Czy pan ma już jakieś plany? No co się stało? Mamy ogromny kryzys. Problem z wolnością, prawda? Nie mam pracy, bo dlatego, że całe gałęzie gospodarki zostały sparaliżowane. Moja praca polega na tym, że ja wychodzę na scenę i mam przed sobą publiczność, która się składa czasami z kilkunastu tysięcy osób. Dla kogo ja mam grać w takiej sytuacji, prawda? To totalnie jakby wybiło mnie z mojego życiowego rytmu, prawda? Nie ma sensu, nie ma koncertów, nie ma pracy, nie ma sensu nagrywać, nie ma sensu tworzyć, więc moja intuicja, mój rozum podpowiedział mi, że w takiej sytuacji nie mogę chować głowy w piasek i udawać, że nic się nie dzieje, nic się nie stało. Stwierdziłem, że jestem potrzebny tu, wśród ludzi, bo sam jestem człowiekiem, nie jestem marionetką, jak większość artystów. Ja tak uważam, większość artystów, bo dlatego, że już minęło ponad dwa miesiące. Najwyższy czas, żeby się obudzić, najwyższy czas, żeby zrozumieć, że zagrożenie dotyczy nie tylko mnie i Edyty Górniak, ale dotyczy wszystkich artystów. Hańba. I walczyć o tą wolność, bo dlatego, że jak za pół roku albo za rok zapuka policja sanitarna, nie do sąsiada zapuka, tylko właśnie do was zapuka policja sanitarna, to wtedy będziecie płakali. A my będziemy już w takim stanie, przejdziemy przez te wszystkie tryby i będziemy przygotowani. I przywitamy ich, tą policję sanitarną, tak jak trzeba. Natomiast ci ludzie, którzy chowają teraz głowy w piasek, oni dopiero się obudzą, ale już będzie późno. No właśnie, bo pan też obraca się w tym środowisku artystycznym. Proszę powiedzieć, jakie tam nastroje panują, czy jest w środowisku artystycznym, czy tam ludzie jednak w swoim gronie coś na ten temat mówią, czy jednak milczą? Jak to wygląda? Ja ci powiem jedną rzecz. Ja nie jestem reprezentantem środowiska jestem reprezentantem, ale jakby nie wypowiadam się w imieniu wszystkich artystów. Artyści, każdy ma swoje zdanie, ale najwyraźniej... Wypowiedziała się Edyta Górniak, bardzo dobrze wypowiedziała się Edyta Górniak, zajęła bardzo odważne stanowisko w tym, najodważniejsze. Razem gościliśmy u Marcina Roli w Realu TV24. Doda coś powiedziała. No teraz Brzozowski powiedział, prawda? Sportowiec Brzozowski, prawda? Dobrze powiedziałam, nie? W pytaniu na śniadanie. I jeszcze parę osób mówi o tym, nie? Ale no niestety to jest jakby mało takich ludzi, ale wolę, żeby się wypowiedziało kilka osób, ale bardzo silnych i charyzmatycznych, bo najwyraźniej ci ludzie, którzy się nie wypowiadają, nie mają takiej siły. One są tylko potrzebne, te gwiazdeczki na czasy, kiedy wszyscy śpiewamy tra-la-la, hop-hop-hop, majteczki w kropeczki i tak dalej. I do tego one się nadają. A jak przychodzą właśnie takie czasy trwogi, kiedy trzeba poruszyć ludzi, prawda, muzyką, piosenką, bo wszyscy mówią artyście, że jestem z powołania artystą, prawda, udowodnij, że jesteś z powołania, że ten dar, który otrzymałeś od Boga, że on jest prawdziwy dar, prawda, pokaż to ludziom w trudnej sytuacji, porusz ich tą piosenką, prawda, do boju, do walki, gdzie są ci artyści? I to jest właśnie chwila prawdy, kto jest tutaj, a kto jest tam, chowając głowę w piasek.
A czy pan próbował jakoś zaprosić do współpracy przy tworzeniu tej piosenki innych artystów? Nie, bo nie było czasu, ja ją tworzyłem w czasie takiej bardzo ścisłej kwarantanny, więc sam się bałem, że w ogóle z tego nic nie wyjdzie. To wylało się ze mnie w sposób naturalny, bardzo szybko. I nie było czasu na jakieś tam negocjacje i tak dalej. Poza tym ja wiedziałam, czym te negocjacje mogłyby się skończyć. Tym, że ja nie mogę, ja się boję, nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Ja znam artystów, większość z nich jest taka. Proszę powiedzieć, jak pan na początku patrzył na tę całą sytuację, na ten cały kryzys? Czy pan od początku właśnie wątpił w prawdziwość pandemii? Tak, na początku. Ja na początku wiedziałam, po 2 tygodniach, oczywiście ja na początku się bardzo przeraziłem. Przez 2 równych tygodnie ja nawet miałam odruch wymiotny, kiedy siadałam przy komputerze i oglądałam jakieś wiadomości. Dosłownie miałam odruch wymiotny, mi się niedobrze robiło, prawda? Ale po 2 tygodniach, kiedy ja patrzyłem na twarz ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego, który zamiast tego, żeby mówić narodowi, swojemu narodowi, swojej rodzinie polskiej, że Polacy, Polsko, coś się stało ze światem, nie wiemy jeszcze co, ale my, wasze przywódcy, dowiemy się, co to jest i sprowadzimy sytuację do pionu. My was tak nie zostawimy, prawda? Bo my jesteśmy rodziną. Bo to całe to zagrożenie się rozlało po całym świecie. My nie wiemy też, co to jest, nie? Ale my się dowiemy i uporządkujemy sprawę, naprawimy ją. A co on mówił? On mówił, proszę państwo, sytuacja jest strasznie groźna, ale będzie jeszcze groźniejsza. Za 2 tygodnie będzie jeszcze groźniejsza. Nie wiemy, co mamy robić, ale będzie bardzo, bardzo groźna. Wprowadzamy restrykcje, nie ma szansy na uratowanie, tutaj będą trupy i w ogóle nie. To jest człowiek, który życzy nam dobrze? Nie. Nie, absolutnie nie. Straszenie ludzi. Ja już wtedy wyczytałam w oczach tego człowieka, że on jest kłamcą. Jest kłamcą. A myśli pan właśnie, że... A teraz tylko to są dowody już na to coraz większe, że jest kłamcą. A myśli pan, że właśnie to jest zapowiadana przez niego druga fala, czy drugi szczyt zachorowań? No właśnie jak to tu będzie wyglądało? Czy jednak rząd odważy się po raz drugi na społeczeństwo nałożyć takie zakazy, jak to teraz miało miejsce? Jak pan też to przewiduje, prognozy? Ja myślę, że się nie odważy, bo dlatego, że ludzie są bardzo zmęczeni. Tak jak powiedziałam tutaj, kiedy przemawiałam, wolność leży w naturze człowieka. Wolność jest podstawową, fundamentalną wartością. Wolność jest naturalnym prawem. Człowiek się rodzi wolny. Bez wolności nie ma życia. My nie możemy trwać w zawieszeniu, w nieskończoność, bo my jesteśmy żywymi istotami. Nie da się nas tak po prostu jak taką szmacianą lalkę gdzieś rzucić w kąt i my sobie tak będziemy leżeli. A później nas odmrożą i będziemy chodzili. No nie, tak się nie da działać, tak się nie da żyć. Więc nie wyobrażam sobie, żeby minister zdrowia ogłosił jakąś tak drugą falę, ubrał znowu nas w namordniki. Nie wyobrażam sobie tego. To nie przejdzie. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi się obudzi do września, do października i się przyłączą do nas. To nie przejdzie po prostu. Dziś rozmawiałam tutaj też z uczestnikami tego protestu, no i z jednej strony właśnie mówili, że jest dużo ludzi, dużo więcej niż na przykład rok temu, ale z drugiej strony wskazywali na fakt, że jednak wciąż za mało ludzi bierze udział na przykład w tego typu protestach. Pana zdaniem, co musiałoby się stać, żeby innych ludzi też zmobilizować do tego, żeby uczestniczyli w tego rodzaju wydarzeniach, żeby też pobudzili swoją świadomość i też walczyli o tą wolność, o której pan mówi? Ja myślę, że część ludzi, no niestety, działają takie naturalne jakby zasady, prawda? Już kiedyś tutaj powiedziałam, ale powtórzę jeszcze raz. W obozach koncentracyjnych, kiedy prowadziło się grupy ludzi do komory gazowej, mówiło się na zachętę, że to są prysznicy. Część ludzi, która się domyślała, część ludzi, którzy wiedziała, o co chodzi, ocaleli. Reszta zginęła. Tu działa podobna zasada. Historia lubi się powtarzać. To, że nie wróci wojna, ona wróci. Na przykład teraz mamy wojnę hybrydową. Nikt nam nie strzela w głowę, bo nas jest za dużo, 8 miliardów. 70 lat temu nas było tylko 2 miliardy, więc Hitler tam pozabijał parę osób. Nie, teraz jest nas 8 miliardów, więc ci ludzie, którzy są zgotowali nam coś takiego, oni wiedzą o tym, że jeśli do nas dotrze prawda, to naprawdę my ich rozgnieciemy, nie? Dlatego oni działają w białych rękawiczkach, to jest wojna hybrydowa, po cichu, manipulacjami, prawda? Ci, którzy się zgodzą, okej, fajnie, ci, którzy się zgodzą, no zobaczymy, jak to będzie. Więc to jest takie po cichu, takie wmawianie nam, więc ja mam nadzieję, że ci ludzie, po prostu część ludzi, którzy naprawdę się obudzi, wreszcie dołączy się do nas. A część ludzi, która się nie obudzi, to znaczy, że po prostu no, nie obroni tej swojej wolności.
może nie zasługują na tą wolność, może się zamienili w jakieś takie, nie wiem, osoby, które nie myślą, są zombie, może są, może to już nie są ludzie nawet, prawda, którzy nie potrafią się obronić, którzy się podpierają tylko zdaniem ludzi głów mówiących z telewizorów, głównego nurtu. Oni nie mają swojego zdania. Tak, oni nie mają swojego zdania, więc powiem brutalnie, czy warto troszczyć się o takich ludzi, prawda? Bo skoro oni wszyscy głosują, żeby były przymusowe szczepienia, no to w tej chwili oni nam po prostu szkodzą. No po prostu szkodzą, no. Więc ja jestem za tych ludzi odważnych, którzy nie boją się wyzwań. Bo dlatego, że tacy ludzie, nawet mała grupka, są silniejsze od tego wielkiego tłumu, który jest przyklejony do telewizorów. Bo oni są bierni i zastraszeni. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Czy pan dostrzega właśnie to, że Bóg... Tak. Więc czy pan dostrzega to, że Bóg może z tego całego kryzysu wyprowadzić dobro? Jakie to dobro już można teraz dostrzegać? Jakie dobro na przyszłość też można tutaj dostrzegać? Ja uważam, że każda wiara w Boga, w Boga, oczywiście, że w Boga, prawda? W ogóle wiara jest potrzebna człowiekowi w chwili trwogi, prawda? Bo bez wiary człowiek jest słaby. W ogóle człowiek jest marną, słabą istotą. Człowiek jest silny wtedy, kiedy ma wiarę, kiedy ma ideę, kiedy ma wiarę w Boga. Wtedy on jest naprawdę bardzo, bardzo silny. Dlatego władza, tak robiła władza komunistyczna, rozbijała kościoły, rozganiała księży, zniszczyła kościoły po to, żeby wybić z głowy ludziom, narodowi wiarę, bo dlatego, że takimi ludźmi jest bardzo łatwo manipulować. Dlatego wiara musi być, bo tylko z wiarą możemy wygrać. Dziękuję panu serdecznie za tę wypowiedź.